Zapraszamy do Mafia Shop, oficjalnego sklepu mafia.pl, w którym znajdziesz książki autora kanału w wersji papierowej i elektronicznej, a także unikatowe tematyczne gadżety. Mafia Shop. Oficjalny sklep kanału mafia.pl. Piłka nożna to najpopularniejszy sport świata, który od dziesiątek lat niszczony jest przez liczne afery korupcyjne, które pojawiają się w niemal wszystkich największych ligach. W czasie, gdy obecnie również w cieniu skandali i podejrzeń o korupcję odbywają się piłkarskie mistrzostwa świata, przypomnijmy najciekawsze historie, w których futbol przecinał się z mafią i narkotykowymi kartelami. Jednym z krajów, w którym piłka nożna traktowana jest niczym religia, są Włochy. Kiedy w 1984 roku do tamtejszej ligi sprowadzony został najlepszy piłkarz XX wieku Diego Maradona, kibice oszaleli. Mówi się, że w czasie jego gry dla SSC Napoli, Neapolitańczycy zamiast obrazków z Matką Boską trzymali w ramkach zdjęcie słynnego Argentyńczyka. Legenda Maradony żyje w mieście do dziś. Na trybunach kibice wspominają go w swoich przyśpiewkach, w barach znajdują się poświęcone mu kapliczki, a na budynkach liczne murale, w których nad głową Maradony widnieje aureola świętego. Gdy w połowie lat 80. Argentyńczyk przenosił się z Barcelony do Napoli, sytuacja w tabeli Serie A odzwierciedlała sytuację gospodarczą we Włoszech. Po tytuł mistrza kraju po raz kolejny sięgał jeden z bogatych klubów z północy, zaś ubogi zespół z Neapolu walczył o utrzymanie w lidze. Sytuację odmienić miał wielki Maradona, jednak aby do tego doszło, pobity musiał zostać rekord kwoty transferu za zakupionego piłkarza. Gdy pogrążone w kryzysie finansowym Napoli dokonało cudu i wyłożyło za Argentyńczyka 10,5 miliona dolarów, nikt nie miał wątpliwości, że Diego został ściągnięty do klubu dzięki neapolitańskiej mafii. Do kieszeni Camorry sięgnąć miał prezes drużyny Corrado Ferlaino. Temat ten poruszono już na pierwszej konferencji prasowej z udziałem Maradony. Jednak Ferlaino, po usłyszeniu pytania o mafię, zażądał usunięcia dziennikarza z sali. Wielbiony przez Neapolitańczyków Diego stał się również obiektem zainteresowania kamorystów. Krótko po zadomowieniu się w Neapolu nawiązał bliskie relacje z rodziną Giuliano, która stała na czele potężnego klanu, rządzącego przez dekady dzielnicą Forcella. Piłkarz przyjaźnił się między innymi z Carminem Giuliano czy jego siostrą Erminią, która później przejęła rządy w rodzinie. Maradona wielokrotnie zapraszany był na imprezy organizowane przez Camorrę, na których stanowił główną atrakcję. W zamian za wspólne zdjęcia czy promowanie swoją osobą interesów prowadzonych przez kamorystów otrzymywał drogie prezenty, luksusowe zegarki czy najnowsze modele samochodów. Jego przyjaźń z mafią stawała się jednak dla niego coraz bardziej wyniszczająca. Camorra coraz wyraźniej przejmowała nad nim kontrolę, dostarczając mu między innymi prostytutki czy kokainę. Choć po narkotyk sięgał jeszcze w Barcelonie, dopiero w Neapolu popadł w prawdziwe uzależnienie, które zaczęło niszczyć jego karierę i zdrowie. Jak sam przyznał po latach, w tamtym okresie jego życie polegało na rozegraniu niedzielnego meczu, imprezowania do środy, oczyszczania się od czwartku i treningu przed kolejnym spotkaniem. Camorra w tamtym czasie miała ogromny wpływ nie tylko na Maradonę, ale również na cały klub z Neapolu. Opowiedzieli o tym między innymi skruszeni gangsterzy Pietro Pugliese, ochroniarz Maradony, cyngiel mafii pseudokibic, czy Marco Fienga, handlarz narkotykowy. Pugliese zeznał przed sądem, że za przegranym przez Napoli tytułem mistrza kraju w sezonie 1987-88 stała właśnie Camorra. Gdy w poprzednim sezonie dzięki geniuszowi Maradony klub po raz pierwszy zdobył wymarzone Scudetto, kibice byli przekonani, że w kolejnym roku tytuł pozostanie w Neapolu. Nastroje te cynicznie wykorzystała Camorra, kontrolująca nielegalny hazard. Gdy Napoli pięło się w tabeli zmierzając po kolejny tytuł, bukmacherzy wciąż oferowali wysokie kursy za ich zwycięstwo. Niespodziewanie jednak klub zaliczył mocny spadek formy i przegrał ostatnie mecze,
które przesądziły o tym, że mistrzostwo zdobył AC Milan. Według Pugliese nagły spadek skuteczności Napoli był efektem działań Camorry, która nie mogła dopuścić, aby ogromne kwoty z wygranych trafiły w ręce Neapolitańczyków. W końcu mafia z Neapolu uznała, że wycisnęła z Maradony ile się dało i po kolejnych skandalach z jego udziałem odwróciła się od niego. Wielki Diego został porzucony również przez kibiców i po przyłapaniu na dopingu, 7 lat po tym jak witał go 80-tysięczny tłum, opuścił Włochy w samotności i atmosferze skandalu. Historia Maradony i okres jego gry w Napoli to jednak tylko jeden z wielu przypadków, gdy Camorra przenikała do świata futbolu. W 2008 roku klan Casalesi, używając podstawionej firmy, próbował kupić jeden z najbardziej znanych włoskich klubów Lazio Rzym. Śledczym udało się wówczas nie dopuścić do transakcji i aresztować 10 osób, w tym byłego zawodnika i prezesa Lazio, Giorgio Chinalie. Z kolei w 2021 roku w ręce służb wpadł jeden z największych bossów Camorry, Raffaele Imperiale, który, jak ustalili śledczy, wraz ze wspólnikiem przymierzał się do kupienia Napoli. Do dziś we Włoszech nie tylko Camorra, ale również Cosa Nostra i 'Ndrangheta każdego roku czerpią ogromne zyski z piłki nożnej. Włoskie organizacje mafijne zajmują się zakładami bukmacherskimi, ustawianiem meczów, a także wykorzystują tworzone przez pseudokibiców grupy przestępcze do rozprowadzania narkotyków. Co ciekawe, zdarzają się również sytuacje, kiedy to piłkarze korzystają z usług gangsterów. W 2017 roku na 3,5 roku więzienia skazany został Fabrizio Micolli, reprezentant Włoch i najlepszy strzelec w historii sycylijskiego Palermo. 7 lat wcześniej miał bowiem wynająć człowieka do wymuszenia dużej kwoty od właściciela klubu nocnego. Śledztwo ujawniło wówczas kontakty zawodnika z synem bossa Cosa Nostry, Mauro Lauricello. Piłka nożna jest również najpopularniejszym sportem w Kolumbii, gdzie miejscowi narkobaronowie często wpływali na sytuację finansową klubów czy wyniki meczów. Jedną z takich postaci był słynny Pablo Escobar, który wspierał dwa kluby z rodzinnego Medellin, Atletico Nacional oraz swoją ulubioną drużynę Independiente Medellin. Menadżer pierwszego z zespołów, Francisco Maturana, osobiście przyznał, że dzięki wsparciu przemytników klub mógł pozwolić sobie na zasilenie drużyny zagranicznymi zawodnikami. Gdy Atletico Nacional w 1989 roku jako pierwsza drużyna z Kolumbii po raz pierwszy zdobyła Copa Libertadores, Escobar na żywo śledził sukcesy drużyny, zasiadając na trybunach. Po końcowym zwycięstwie z paragwajską Olimpią zorganizował na swoim rancho huczną imprezę. Nie obeszło się jednak bez skandalu i podejrzeń o oszustwo. W meczu półfinałowym ludzie Escobara mieli najpierw próbować wręczyć łapówkę, a następnie grozić arbitrowi spotkania. Rzekomo również w finale rywale Atletico mieli obawiać się o swoje życie i w rzutach karnych nie trafili aż 4 razy. Kolumbijscy sędziowie nigdy nie czuli się bezpiecznie, gdy grał jeden z klubów Escobara. Jak zeznał Papaj Cyngielbosa z Medellin, w 1989 roku jeden z sędziów został 10-krotnie postrzelony, gdy Escobarowi nie spodobała się jego praca w meczu przegranym przez Independiente. Pablo utrzymywał również bliskie kontakty z częścią zawodników. Jednym z jego dobrych znajomych był René Higuita, bramkarz, który zasłynął efektownymi paradami, jak słynna obrona skorpionem, a także, co nietypowe dla tej pozycji, zdobyciem aż 43 bramek. Higuita między innymi odwiedzał Escobara w jego prywatnym więzieniu, gdzie pewnego razu pojawił się wraz z Diego Maradoną i wspólnie rozegrali mecz. Bramkarz nigdy nie krył, że przyjaźni się z narkobaronem. W 1993 roku brał nawet udział w przekazaniu pieniędzy z okupu Escobarowi, który zlecił porwanie nastoletniej córki swojego byłego wspólnika. Przez całe lata 80. i 90. w kolumbijskim futbolu dochodziło do ingerencji karteli w rozgrywki klubów czy grę reprezentacji kraju. Przestępcy przenikali do władz klubowych, zastraszali, a nawet mordowali sędziów i zawodników.
Najbardziej znanym przykładem takich działań jest występ Kolumbii na Mistrzostwach Świata w USA w 1994 roku. Wówczas to kolumbijscy zawodnicy musieli funkcjonować pod stałą presją i groźbami ze strony gangsterów. Już w eliminacjach do turnieju uprowadzono syna jednego z obrońców, aby zmotywować reprezentację do lepszej gry. Rozbici psychicznie Kolumbijczycy, mimo olbrzymiego potencjału i szansy na sukces, nie wyszli nawet z fazy grupowej. Po powrocie do kraju 27-letni Andres Escobar, który w meczu z USA strzelił bramkę samobójczą, został zastrzelony przed barem w Medellin przez cyngla pracującego dla narkotykowych baronów braci Gallon. Escobar, który nie był w żaden sposób spokrewniony ze słynnym przemytnikiem z Medellin, zginął, gdyż to na nim skupiła się wściekłość przestępców, którzy po porażce Kolumbii mieli stracić ogromne pieniądze postawione u bukmacherów. W jego pogrzebie uczestniczyło ponad 100 tysięcy osób, a na znak protestu z gry w reprezentacji Kolumbii zrezygnowało wielu zawodników. Również w Meksyku piłce nożnej nie udało się uniknąć macek narkomafii. W 2018 roku podczas procesu meksykańskiego narkobarona El Chapo przed sądem stanął El Futbolista. Przestępca, pracując dla karteli z Sinaloa i Juarez, brudne pieniądze z działalności karteli inwestował w kluby piłkarskie. Za 2 200 000 dolarów kupił klub La Piedra, a za kolejne 700 000 zespół Venados. Po kilku latach sprzedał La Piedra za 10 milionów dolarów, dzięki czemu po opłaceniu zawodników i pracowników zarobił 4 miliony dolarów na czysto. Kiedy Meksykańska Federacja Piłkarska dowiedziała się o jego działalności, miała zaproponować mu ofertę wynoszącą 10 milionów dolarów w zamian za wykupienie jego udziałów w profesjonalnych klubach. Popularność piłki nożnej i pieniądze, jakie zarabiają zawodowi gracze, przyciągają również mniejsze grupy, a nawet drobnych przestępców. W ostatnich latach wielokrotnie mogliśmy usłyszeć o gangach, które okradały mieszkania zawodników w czasie, gdy ci przebywali na boisku. Tego typu szajki działają głównie w Hiszpanii, Włoszech, Francji czy Anglii. Ich ofiarą został m.in. gwiazdor Realu Madryt Karim Benzema, a także zawodnik Chelsea Londyn Raheem Sterling, czy grający w FC Bologna reprezentant Polski Łukasz Skorupski. Wciąż niebezpiecznie jest również we wspomnianym na początku Neapolu, o czym przekonał się były zawodnik Napoli Arkadiusz Milik. W 2018 roku po jednym z meczów Ligi Mistrzów on również padł ofiarą napadu rabunkowego. Do wracającego z meczu Polaka mieli podjechać napastnicy, którzy motocyklem zatarasowali mu drogę, po czym przyłożyli do głowy pistolet i zrabowali zegarek marki Rolex.